Mnie przyznam niepokoi, że kwestie normalnego działania wymiaru sprawiedliwości, czy pociągania do odpowiedzialności osób, które popełniły przestępstwa, są wplatane w jakiś scenariusz wyborczy. Naprawdę, Roman Giertych jest wyjątkowo paskudną figurą w polskiej polityce. Jest to człowiek, który doprowadził nacjonalistów do mainstreamu polskiej polityki. Jest to facet, który operuje fake newsami i zarzutami kompletnie bezpodstawnymi. Jest to naprawdę ohydna postać. Ten wątek się pojawia nie tylko tutaj dzisiejszego wieczoru, ale dość często, że ta ofensywa i te wnioski do sądów i decyzje prokuratury to jest takie show Donalda Tuska, któremu nie do końca wychodzi realizacja, już nie mówię o 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej, ale nawet tego, co jest zapisane w umowie koalicyjnej, i to jest taka próba ucieczki do przodu. Łąckiego. Joński jest na kampusie. A ja powiedziałem Jońskiego? Przepraszam najmocniej. Nie szkodzi. Panie redaktorze, to nie jest żadna ofensywa. Ja panu powiem, kiedy będzie ofensywa. Ofensywa w tym, żeby przedstawić zarzuty wszystkim tym, którzy czerpali wielką łapą z pieniędzy publicznych, będzie zaraz po wyborach prezydenckich. Dlatego, że my zdajemy sobie z tego sprawę, że co byśmy teraz nie pokazali, czego byśmy teraz nie zrobili, to zaraz pan prezydent wszystkich pisowców, czyli pan prezydent Duda, ułaskawi tych ludzi. A skąd pewność, że wybory prezydenckie wygra ktoś z opozycji? Co jest rządzący obecnie? Nie ma takiej pewności, ale na pewno nie będzie w nich uczestniczył pan prezydent Duda. Więc dla nas jest to ważne. Więc będziemy robili to tak, żeby zaraz po wyborach te wszystkie akty oskarżenia trafiły do sądu, żeby ci ludzie zostali, przynajmniej mieli możliwość obrony w sądzie. Chociaż wydaje mi się, że co niektórzy nie będą mieli żadnych argumentów. I wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Panie redaktorze, te pieniądze. Ja wczoraj byłem w Warszawie, a przedwczoraj byłem w Tarnowie w grupie Azoty. Pojechaliśmy tam jako posłowie, żeby naocznie sprawdzić, jak wygląda kondycja tej firmy. Ta firma została zaorana przez Prawo i Sprawiedliwość. Ta firma, która była jedną z klejnotów koronnych w polskiej gospodarce, jest teraz na skraju bankructwa. To jest, źle powiedziałem, źle. Nie, może nie jest na skraju. Trzeba jej pomagać po prostu, tej firmie, żeby wyszła z biedy, jaką ma. Niech pan sobie zauważy, że w tej firmie nawet związki zawodowe zgodziły się na zawieszenie układu zbiorowego i na to, że też poniosą część kosztów jakby naprawy tej firmy. Dlatego, że nie wiem, menadżerowie z Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle nie chodziło im o zarządzanie odpowiednie, dobre polskimi spółkami, tylko chodziło im tylko i wyłącznie o wynagrodzenia. Brali po kilka milionów czy po 1,5 miliona rocznie wynagrodzenia, nie robili nic. Zaorali tą spółkę łącznie z innymi fachowcami. I tak w ogóle działały rządy Prawa i Sprawiedliwości. Rozwaliły system. Pan Jaki jest jednym z tych, którzy rozwalił cały system sprawiedliwości w Polsce. I teraz mamy problem. Mamy problem z Trybunałem Konstytucyjnym, mamy problem z KRS-em, mamy problem ze wszystkim. Pan Jaki zaraz powie, tak, weszliście siłą do Sądu Najwyższego, przejęliście budynki, przejęliście dokumenty. Panie pośle, panowie i radio, telewizowie. Po prostu, żeby naprawić ten bałagan, który zostawił po sobie PiS, trzeba czasami zrobić twarde ruchy i podjąć kontrowersyjne czasami decyzje, ale takie, które pozwolą Polsce znowu wrócić do krajów demokratycznych i praworządnych. Pan poseł Jaki pewnie będzie chciał odpowiedzieć i za chwilę pan poseł Konieczny. Bo widzę, że pan poseł miał tutaj na końcu języka, że trzeba czasem bezprawne podjąć ruchy, ale się zastanowił jednak chwilę. Nie powiedziałem. Chociaż wszyscy wiedzą, o co panu chodziło. Natomiast ja mam jedno pytanie, ponieważ jakby pan poseł był uprzejmy powiedzieć o tym, że no ci z PiS-u tam w Azotach tyle zarabiali i tak dalej. Problemy z Azotach, co sam wasz prezes przyznaje, wzięło się z Zielonego Ładu. Ale pan mówi, że bo tyle zarabiali. Czy wasi prezesi zarabiają tam mniej?
To widzi pan, nasi prezesi chyba mniej zarabiają jednak, bo nie, chyba nie. Bo nie przekraczają ustawy kominowej. A po drugie oni... Oj, przepraszam bardzo, ale o, teraz mi się wszystko... O, jestem. Problem polega na tym, że wielu prezesów, panie pośle, ja panu to mogę pokazać poza kadrem, nawet do pracy nie przychodziło w niektórych spółkach, a brali pieniądze. I to jest cały problem. Jest taka spółka Tarnowa, w której za naszych czasów było trzech członków zarządu i chyba dwóch dyrektorów, a wy zrobiliście tam siedmiu czy ośmiu dyrektorów, z czego trzech nawet do pracy nie przychodziło. I to są, to jest właśnie ten cały problem, że... Gdzie, kto konkretnie? Płaciliście ludziom za to, właściwie za głosy. Kupowaliście w ten sposób głosy dla swojej partii przez cały czas, ale kupowaliście nie ze swoich pieniędzy. Gdybyście kupowali ze swoich pieniędzy, to ja bym słowa nie powiedział. A o kim pan mówi? Kupowaliście z naszych pieniędzy. Mówię o kim pan mówi? Całym, ten, teraz mówię o całym niestety PiS-ie. A cały PiS nie przychodził do pracy. Cały PiS nie przychodził do pracy. Nie, panie redaktorze. Uciekamy. Widzę, że nam dyskusja trochę w dziwnym kierunku poszła. Jedno zdanie. Więc z panem posłem właśnie jest tak, nie? Bo jak ja tak zapytałem, czy bo tamci menadżerowie, ta spółka jest w złym stanie, bo tamci menadżerowie tyle zarabiali, no ale prosto sprawdziłem, że zarabiali mniej niż wasi menadżerowie, to po pierwsze, a po drugie pan mówi, no bo tam inni nie przychodzili do pracy i tam w ogóle kradli, ale kto konkretnie? No wszyscy z PiSu. Kto konkretnie? No wszyscy. Poseł Konieczny. Dyskusja z panem posłem jest wyzwaniem intelektualnym. Ja? Dla pana. Mnie przyznam niepokoi, że kwestie normalnego działania wymiaru sprawiedliwości, czy pociągania do odpowiedzialności osób, które popełniły przestępstwa, są wplatane w jakiś scenariusz wyborczy. Mnie to niepokoi. Podobnie jak mnie niepokoi jednak pewna nadgorliwość, głównie pewnie Platformy Obywatelskiej, w tych rozliczeniach. I ja mam takie poczucie, że parę osób może się wywinąć dzięki temu. I że jednak, ja rozumiem, że sytuacja jest trudna, ale są rzeczy, które były robione po bandzie. Przejmowanie TVP było robione kompletnie po bandzie, tak? Nie trzeba było tego tak robić. I mam jednak obawy, że... A jak można było przejąć TVP? Można było inaczej. Można było przez Radę Mediów Narodowych. Były sposoby, które byłyby może mniej efektowne, ale ja nie mogę... Naprawdę, ludzie to widzą, tak? Że jest taki jakiś kowbojski nastrój, tak? Że tutaj, jak widzieliśmy nawet posła Jońskiego, jak on był zadowolony, tak? Że w tej roli szeryfa teraz będzie wymierzał sprawiedliwość. Ja bym chciał, żeby od tego była faktycznie prokuratura i sądy, faktycznie niezależna i żeby to zrobić naprawdę jest niezależna? Rzetelnie. Ja jestem w Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. I tam faktycznie była afera korupcyjna w ministerstwie, były działania służb, chociażby prokuratury, które były zaskakująco powściągliwe w związku z tym, że to dotyczyło ludzi władzy. I tam było sporo rzeczy, które były nie tak. Ale też nie było kilkuset tysięcy sprzedanych wiz. I teraz czego ja bym chciał? Żebyśmy my wyciągali konsekwencje wobec realnych nieprawidłowości, przestępstw, mieli rekomendacje na przyszłość odnośnie tego, co nie działa, a nie rzucali takich ogólnych stwierdzeń jak, że tutaj wszystkie wizy były sprzedawane, albo musi że cały PiS to złodzieje. Musi pan porozmawiać z kolegami, z koleżankami z koalicyjnych klubów, na przykład z Romanem Giertychem. Ale ja się o Romanie Giertychu mam zdanie jak najgorsze i myślę, że on akurat konsekwentnie kompromituje tutaj te rozliczenia antypisowskie. Zresztą to też jest człowiek, który ukrywał się za granicą, też był reaktywatorem Młodzieży Wszechpolskiej, więc też mam poczucie, że bliżej mu do tego pana od Red Izbet niż od tego, co ja bym chciał widzieć na polskiej scenie politycznej. Nie wiem, co by na to Donald Tusk powiedział, na to, co pan w tej chwili mówi. No ja myślę, ja nie wiem, mnie to... Naprawdę, Roman Giertych jest wyjątkowo paskudną figurą w polskiej polityce. Jest to człowiek, który doprowadził nacjonalistów do mainstreamu polskiej polityki. Jest to facet, który operuje fake newsami i zarzutami kompletnie bezpodstawnymi. Jest to naprawdę ohydna postać. I to, że ona znajduje się w tym obozie demokratycznym, tak szeroko rozumianym, tak zwanym, to jest kompromitacja dla tego obozu i mnie to tylko martwi.